come guardare la geografia. Vedi che lo stival ti caccia via. Io Sinatra, Marte in compagnia. Sono lì per mostrarti la via. Porta nel cuore la speranza di ritornare un giorno a casa. Con la Mercedes accanto alla mamma. Ciao, 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 siciliano. Ciao, 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 giri il mondo e cerchi la fortuna. Ciao, 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 siciliano. Ovunque tu andrai, lo so, la troverai. Skajdy córki. Schody tureckie to 90-metrowy wapienny klif, który pięknie komponuje się tutaj z morzem. Nazwa tego pięknego miejsca wzięła się stąd, że w przeszłości przypływali tutaj piraci, którzy cumowali przy schodach swoje statki. Następnie wchodząc tutaj do góry, mieli łatwy dostęp do najbliższych wiosek. A ponieważ w przeszłości rabusiów i piratów często nazywano Turkami, stąd nazwa Schody Tureckie. Jeżeli chodzi o wejście do wody z tej plaży, jest one troszeczkę utrudnione, ponieważ są tutaj skały oraz wodorosty. Nie wszyscy to lubią. Dlatego dobrym pomysłem jest przejście po prostu 5 minut dalej na plażę, która już jest piaszczysta, ze wspaniałym dostępem do morza. Co budujesz? Zamek, a co? No, kto będzie mieszkał w tym zamku? Lech, ale nie wiem, jak to. Nad naszym morzem kukurydza jest przenoszona w lodowkach specjalnych, a tutaj proszę, cały gier jest przenoszony. I taką pieczoną kukurydzę sobie można tutaj na plaży zamówić. Od pewnego czasu obowiązuje tutaj zakaz wchodzenia na ten klif. Spowodowane to jest obrywającymi się skałami, co stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi, ale także dla klifu. Na niewielkim wzgórzu znajduje się Dolina Świątyń. Jest to największy obszar archeologiczny na całej Sycylii oraz jeden z najważniejszych na świecie. Sama nazwa jest troszkę myląca, ponieważ miejsce to usytuowane jest na niewielkim wzgórzu. Niewątpliwym plusem tego miejsca jest to, że co jakiś czas umieszczone były hydranty z zimną wodą, gdzie choć na chwilę można było ochłodzić się podczas upału. Obszar ten jest niemalże cały odkryty, dlatego nakrycie głowy jest obowiązkiem. Jednak zaraz, nie wszyscy mają kapelusze. Śladem po świątyni Huony jest 30 kolumn, a na obecny stan niewątpliwie wpływ miała burzliwa historia regionu i występujące na przestrzeni wieków trzęsienia ziemi. Kolonię stworzyli pod koniec VI wieku przed naszą erą Grecy pochodzący z Krety i Rodos. Miasto i okolica liczyła około 300 tysięcy mieszkańców i była najbogatszym rejonem Wielkiej Grecji. Całość otoczona była 12-kilometrowymi murami obronnymi, z których dzisiaj pozostały tylko szczątki. Najbardziej znaną i zachowaną jest świątynia Konkordii. Zastanawiające jest nieco to, że akurat to miejsce jest tak świetnie zachowane, podczas gdy inne są zupełnie zrujnowane. Pewnym wytłumaczeniem może być to, że pod świątynią odkryto pokłady gliny, która prawdopodobnie amortyzowała trzęsienie ziemi
oraz fakt, że w VI wieku naszej ery świątynia Zgody zamieniona została na chrześcijański kościół. Tuż przed świątynią Konkordii znajdziemy charakterystyczną rzeźbę z brązu o nazwie Ikar, autorstwa Igora Mitoraja, artysty polskiego pochodzenia. Ze świątyni Heraklesa, która prawdopodobnie w czasach antycznych była jedną z najbardziej imponujących świątyń greckich, zachowało się dziś zaledwie 9 z oryginalnych 38. Mama, brawo, dała radę. Julek, to normalne, że da radę. To żadna dla niego. A szachnie marudziliśmy, Julek? Nie. Mogę zobaczyć kuski. A, kuski. A kuski musimy się cofnąć. Na obszarze archeologicznym znajdziemy także endemiczny gatunek kóz Girgentana, a ich charakterystyczną cechą są poskręcane do wewnątrz gigantyczne rogi, mogące osiągnąć nawet 80 cm długości. Plaża Punta del Piero jest stałą, piaszczystą plażą z łagodnym wejściem do morza. Znajdziemy tutaj także wiele muszelek. Z plaży tej można podziwiać piękną panoramę miasta Syrakuzy, a dokładnie jej antycznej części Ortigi. Pomimo tego, że jesteśmy tutaj w godzinach szczytu plażowego, na samej plaży nie ma zbyt wiele ludzi. Będąc na Sycylii, często napotkaliśmy opuszczone domy. Znajdowały się one zarówno w miasteczkach, jak i w tym przypadku odległych krańcach wyspy. Przyczyniły się do tego kiepska sytuacja gospodarcza, jak i wysokie bezrobocie. Władze kilku sycylijskich miasteczek zdecydowały się nawet wystawić te domy na sprzedaż za symboliczne 1 euro w zamian za zobowiązanie się wyremontowania domu w ciągu 3 lat. Taki ładny domek z widokiem na morze, a porzucony. Lokalna restauracyjka, tutaj się będziemy jeść. Dosyć tanio. Chcesz spać? Co to masz ciekawego? Moją supę. To jest twój prezent? Tak. Jak dałaś jej na imię? Dzwoneczek. Bardzo oryginalnie. Czekaj, mam muszę ci. Oryginalna capricciosa jest z groszkiem i z jajkiem. No i z mozzarellą i szynką, nie? Tak, to jest oryginalne. Tutaj jest pizza frutti di mare, zobaczmy może. Już się wyłaniają. Krewetki. A tu pizza calzone oryginalna. Też wygląda. Co? Czekaj, mama pokoi. Spaghetti z bakłażanem. Zobaczymy, czy będzie smakowało. No tu leżaczki i specjalnie zrobione schody, ale tylko jest to dla klientów tej kawiarni. Skakać czy nie skakać? Skakać. O, to jest pytanie. To ty pierwszy, proszę. Tak. I skakać. No. Tata nie posłuchał i skoczył. Tak? Nic nie posłuchał. No ale zbadałem dno. Dno było zbadane. Stary, a głupi.